Hello! Wiecie, co ja mam wam powiedzieć? Pogoda w Polsce wygląda tak. Słyszycie ten deszcz, mam nadzieję? Co? Przepraszam bardzo, czy coś tutaj zostało po mnie? Nie, nic po mnie tutaj nie zostało. Bye bye, wyjeżdżam stąd po raz kolejny. Niesamowite dla mnie jest to, że w grudniu byłam na wakacjach, w styczniu byłam na wyjeździe i teraz jest luty i mam kolejny wyjazd. Mini torba spakowana, ja ogarnięta. By the way, przed chwilą w ogóle przyszedł do mnie kurier. Mam najlepszego kuriera na świecie, ale uwielbiam go. Jezus, po prostu wiecie, czuję czasem tą fajną energię od ludzi. On jest zawsze taki miły, uśmiechnięty, kochany. I tak wiecie, dzisiaj się rano budzę i mam maila, że paczka zostanie doręczona, ale mówię, kurde, no przecież ja wyjeżdżam na lotnisko, czy ta paczka zdąży do mnie przyjść? No i piszę do niego, że cześć, masz moją paczkę. A on, że będzie za 5 minut, dosłownie po minucie od tego SMS-a już był u mnie. Zamówiłam sobie takie piękne adidaski, ale one są jakieś takie, one nie mają, słuchajcie, żadnej platformy. One nic, patrzcie, jakie one są małe. Dosłownie po nowym roku zapisałam sobie w moim dzienniczku pięknym, który dostałam od mojej przyjaciółki. Ten rok to jest rok podróży, że mam nie zlekać, mam nie szukać wymówek, tylko podróżujemy. No i to jest dowód na to, że jakoś mi idzie. Witam was w kolejnym dniu. Jest godzina jakoś 10:11, robię właśnie nam śniadanko, zobaczcie. Bagietulka. Beautiful, beautiful. Mam jeszcze buratę, łososia. Co jeszcze? I to wszystko. I ser kozi. Wiecie, po prostu po co mamy chodzić codziennie na jakieś śniadania, jak poszłyśmy sobie na zakupy, wydałyśmy jednorazowo 50 euro. No i teraz mamy zajebiste śniadanko. Pyszne. Przynajmniej mam pewność, że ono będzie smakowało, co nie? W ogóle jestem za tym, żeby w Polsce w końcu była stracciatella z buraty, czyli... O, patrzcie, mamy całą buratę. I to wygląda jak mozzarella, a tutaj mamy tylko środek buraty, widzicie? I nie dość, że to jest tańsze, o dziwo, to jeszcze po prostu jest wygodniejsze i nie ma tej owiki. Tego. Witamy w dniu dzisiejszym. Jesteśmy w... Mediolanie! Yes! Woohoo! Wczoraj dojechałyśmy, ale melanż nas poniósł. I no nie powiem, że żyjemy dopiero dziś, bo nie wiem, czy to życie można nazwać życiem. Vera, jak twój stan? Yes, but look at this, beautiful. Jesteśmy w Mediolanie! Kurde, ja nie wiedziałam, że lekko lejosz tu się zjechał. Patrzcie to. Lekko lejosz. Patrzcie to, te same barwy chyba, nie? Proszę bardzo, idziemy się zakręcić 3 razy na szczęście. Go. Oh no. Oh no. I'm even drunk. Ogólnie szczerze manifestujemy w tym momencie to, że it's not big deal, żeby wejść sobie do Prady, do Fendi. Po prostu wejść i sobie zrobić zakupy. To my za rok tutaj. Po prostu tak trzeba żyć, a nie tylko o tym marzyć. My to zrealizujemy, prawda? Dobra, mamy Wery wymarzone. McFlurry pistacjowe. Wygląda to bardzo ładnie. A co to jest za posypka? Właśnie nie wiem, jakieś ciasteczka. Ciasteczka, okej. Okay. Testuj. Dobre? Dobra. Ile na 10? 7? Myślałam, że więcej. Ale chrupie. Chrupie? Mhm. O, no dużo. O! O! Świetno! Mam nadzieję, że to widać. Ocenę?
Krem jest dobry. Krem jest dobry, ale krem zajebisty. Kawka i tak może być, słuchajcie, śmiałam się, bo czekałam za tą kawą, nie wiem, 20 minut. Jest tutaj taki młyn i w Polsce już dawno, dawno temu bym była wkurzona, wściekła. A tutaj zajebiście się bawi ci ludzie, ja po prostu czuję, jakby to była moja rodzina. Lepiej jak ja bym tutaj należała. No, chyba pewnego kresu, że nam przeprowadzi do Włoch, myślę. Bo jest cudownie, zobaczcie, jakie oni mają życie. A nie to, co my, smutni, naiwni Polacy. Pan mi nie pozwolił nagrywać. Ja i tak to robię. Przykładnie. Jaki widok. Zaraz tam będziemy. A tu jak zwykle tłumy. Tak mi się wydaje, że jak zwykle. Nastąpiła ta chwila. Idziemy schodami do góry na Duomo. Stoimy w kolejce. Zobaczymy, jak będzie. To jest tak wysokie i tak wielkie, że ja się boję, że będziemy poszły po tych schodach dosłownie 40 minut i że skończy to się... Ale kupiłam sobie wodę, żeby wiecie, jakby co ratować samą siebie. No i zobaczymy. Kardio, co nie? Czy coś? Potem można iść na dużą pizzkę. Yes. Ogólnie dotarłyśmy, jak... Ktoś tutaj ma apartament, proszę mnie zaprosić. Wygląda to całkiem luksusowo, całkiem fancy. Nie pogardziłabym takim widokiem. No. A to może są jakieś knajpy? Albo ci hotelik? I don't know, ale look at this. Amazing. Wszędzie zakochane pary, cudne fotki. I my. I my tu możemy być ile chcemy? No właśnie, chyba tak. Możemy poczekać tego zachodu, ale zgodnie jemy. Pizzka na wynos. Nie, bo w ogóle mówiłam, że super by było zostać tutaj, albo przyjść tutaj na zachód słońca, by było przepięknie. Ale teraz, jak my tutaj jesteśmy, jak jest też Fashion Week w ogóle, to odnotowano największe zanieczyszczenie na świecie tutaj we Włoszech, w Mediolanie. Byliśmy w Lekko dosłownie chyba przez godzinę i przyjechałyśmy do Werenny, bo stąd będziemy płynąć statkiem do Bellagio i to wszystko jest wokół jeziora Como. Już widać większe życie, bo w Lekko dzisiaj, przynajmniej jak my byłyśmy, to była cisza. Ja się śmieję, bo tam na górze, zaraz wam przybliżę, jest śnieg i rok temu byłam we Włoszech, ale na nartach, teraz jestem nad Como, o którym zawsze marzyłam i przed chwilą w ogóle się też wydarzyła super dla mnie rzecz, taka informacja, dowiecie się wkrótce, ale nie wiem, jakaś taka, jestem spełniona i szczęśliwa i się po prostu cieszę z tego wszystkiego. Z Werenny płynęłyśmy łódką do Bellagio i teraz tu jesteśmy i aktualnie jesteśmy na ulicy, która podobno to jest jakaś szałowa latem. Że wiecie, że te wszystkie restauracje się tutaj otwierają, wszyscy siedzą sobie na tych schodach. No, ale czy jesteśmy poza sezonem, to nie ma tego wszystkiego, ale i tak jest bardzo, bardzo ładnie. My chodzimy, gubimy się po mieście. Tak się cieszę, jest po prostu tak ładnie tutaj! Ślicznie! No nie mogę! Jezus, i ta cisza, ten spokój. Boże, kocham moje życie, kocham. Tak miało być. I nikogo tu nie ma, ja mogę krzyczeć. Jezus, patrzcie. Idę. Jezus. Ostatni dzień tutaj w Mediolanie i... Słyszycie tą pogodę? Dosłownie jest taka ulewa.
Wyszłyśmy z dworca i Wera kupiła parasol od pana sprzedającego, który kosztował 5 euro, ale zapłaciłyśmy 2,5. Bo dosłownie, słuchajcie, ale leje tak niewyobrażalnie, że to jest hit. Ale na szczęście mamy zajebiste humory. W sensie wiem, że gdyby nie to, że jestem z Werą, pewnie bym była mega wkurzona, bym czuła jakąś presję. A my idziemy w tym deszczu z tym parasolem, śmiejemy się, wiecie, te auta przejeżdżają, klapią tą całą wodę na nas. To jest fajnie, jest miło. Przyszliśmy teraz do restauracji na Chinatown. Podobno jakaś mega polecana, mega fajna. Dobra, to nie jest definitywnie to, o co mi chodziło chyba. Teraz test makaronu. O Jezu, kocham takie coś. O Jezu, kochano. O Jezu, pyszno. No, ja. Wróciłam do domu, jest mi mega przykro, co mam więcej powiedzieć. Po prostu jest mi naprawdę smutno. Nie mogę się doczekać kolejnej mojej podróży. I w ogóle na jednej to bym uciekła z tej Polski, czuję jakby to nie był mój dom, jakkolwiek to brzmi. I cieszę się, że tak się zagłębiłyśmy w ten Mediolan. I z jednej strony chciałabym powiedzieć, że no może ten materiał nie jest taki mięsisty, jakbym chciała, ale może fajnie, bo się skupiłam na tym, żeby eksplorować to miasto tu i teraz. No i było bardzo fajnie. Bardzo się cieszę, bardzo jestem szczęśliwa i taka rada ode mnie dla ciebie, zarezerwuj sobie lot. Może tobie to też da tyle szczęścia, ile mi, bo jestem bardzo szczęśliwa i teraz jestem naładowana i to mi daje więcej motywacji do tego, żeby zapierniczać i lecieć znowu gdzieś. Bye.